Jednym ze stałych elementów radomskich kazików są wystawy. Jako że święty Kazimierz Jagiellończyk, prócz Radomia, patronuje także Litwie, właśnie z tym krajem co roku związane są i tematyka, i osoby twórców ekspozycji. W tym roku Resursa zaprosiła Radomian do swojej galerii na dwa wernisaże. Pierwszym była wspólna wystawa dwóch litewskich artystów, profesorów Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, Rimvyda Samulevičiusa i Jonasa Arčikauskasa, zatytułowana Projekt Intimus i przedstawiająca wybrane prace z dziedziny grafiki i ceramiki artystycznej. Wystawa zatytułowana Projekt Intimus to taka symboliczna nazwa, drodzy Państwo, która nawiązuje bezpośrednio do wieloletniej przyjaźni panów, którzy tą przyjaźń podkreślają, wartość tej przyjaźni i to, że dopiero człowiek docenia, że to chyba wszystko ją coś utraci. Także obydwaj miękki studiowali. Obydwaj się urodzili w tym samym roku, w 1957, w maju. Razem studiowali w Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, obecnie, bo kiedy był to instytut. A teraz razem wystawiają. Wystawa jest też kolejnym owocem 20-letniej współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie i jej wydziału w Kownie z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Ekspozycja czynna będzie do 27 marca. Druga wystawa, zatytułowana Kaziki, Resursa, Litwa, to fotograficzna opowieść o kilku polskich szkołach w rejonie wileńskim, które już zdążyły otrzymać pomoc materialną w ramach radomskich kazików. Osadzona jest w kontekście codziennego życia uczniów i nauczycieli tych placówek. Sporo też mówi o polskiej tradycji i kulturze na Litwie. Resursa i Radomianie pomagają polskim szkołom rejonu wileńskiego poprzez udział w Wielkim Teście Wiedzy o Radomiu. Przypomnijmy, zwycięska drużyna ma honor przekazać na rzecz wybranej szkoły swoją nagrodę. Do pomocy rodakom na Litwie zachęciło nas Radomskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osiemnastki, które wielokrotnie organizowało wizyty polskich uczniów z Litwy w Radomiu. Odwiedzało również tamtejsze szkoły z darami. Ekspozycję Kaziki, Resursa, Litwa można oglądać do końca marca.